6 osób aresztowanych po ataku na bar na kółkach. Policja aresztowała 6 osób i oskarżyła je o grożenie klientom baru na kółkach w Minneapolis. Napastnicy podczas ataku posłużyli się pistoletami na wodę. Do ataku doszło w odpowiedzi na post na Facebooku mówiący: nienawidzę barów na kółkach, spotkajmy się w parku dzisiaj po południu. Post informował też o przebraniu się w stroje nawiązujące do filmu Mad Max i przyniesienie pistoletów na wodę. Grupa napadła na jeden z barów około 6:30 w sobotę. Kilka osób zostało trafionych balonami z wodą. Na nieszczęście dla atakujących, szóstka pasażerów jednego z barów okazała się być policjantami po służbie, którzy szybko zatrzymali agresorów. 6 osób zostało aresztowanych i postawiono im zarzuty od napaści po wykonywanie gróźb terrorystycznych.